można by powiedzieć, koniec wieńczy dzieło. A, dokładnie, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. Fantastyczny występ całej drużyny, no ale rola bielskich skrzydłowych dzisiaj nie do przecenienia. No, myślę, że cały zespół zagrał fantastyczne zawody, to o tym świadczy wynik. Myślę, że nic tylko się cieszyć i że cała społeczność rekordowa jest szczęśliwa. Z przekąsem zapytam, a nie dało się tak wcześniej? Na pewno się dało, aczkolwiek dużo pomogło nam boisko, trenujemy tu. Cały tydzień żeśmy tu trenowali, także myślę, że na takim boisku to przyjemność grać i myślę, że cieszyliśmy się bardziej tym. Presja w wyniku nas nie związała nam nóg, także myślę, że nic tylko się cieszyć. Mateusz, dla Ciebie człowieka wychowanego w cygańskim lesie i w rekordzie mieszkającym tutaj od urodzenia, zdobycie Pucharu Polski przy startowie 13 to chyba coś specjalnego. No myślę, że tak, bo lata płyną i jeszcze można wyciągnąć z tego grania, jak widać, fajną rzecz, finał. Można by powiedzieć, że udało się 7-1, ale ja tak ostatnio obserwuję te wywiady nawet reprezentacyjne i zawodnicy używają to słowo udało się, a myślę, że dzisiaj to jest aż zabronione. Myślę, że po dobrej grze, nie będę jakoś strasznie słodził, zasłużyliśmy na to, tak jak gadaliśmy dwa mecze temu w Podlesiance bodajże. Ta wisienka na torcie dzisiaj jak najbardziej zasłużona. Myślę, że warto było na stadion przyjść, nie tylko dla nas, fajnie się gra układała. Myślę, że dużymi fragmentami prowadziliśmy grę, przez to naprawdę można było fajnie pooglądać ten mecz i było też, co nam najbardziej zależy, myślę, że przez te lata, co chcemy osiągnąć już oprócz wyniku sportowego, żeby ludzie przychodzili. Myślę, że było ich nawet dość więcej niż zwykle i no, gra poszła za tym, wynik. Jest sukces, 25-lecie. Mógłbym tak jeszcze z 10 minut. Kapitanie, najpierw o kwestię natury bieżącej pomeczowej zapytam. Dlaczego opuściłeś plac gry w 33 minucie? Stukam bardzo pięta Achillesa i no to był taki ból, który nie pozwalał mi co dopiero gdzieś tam spacerować, co dopiero biegać po boisku. Nawet nie podjąłem próby wejścia z powrotem na boisko, bo ból był bardzo i w zasadzie teraz jest jeszcze gorzej, więc taka trochę łyżka dziegciu do tego naszego sukcesu, ale... No taka jest piłka. Kapitańskim okiem o tych 90 minutach potyczki z Zabrzanami. Ja myślę, że od pierwszej minuty nie pozostawiliśmy złudzeń, jeśli chodzi o kto wygra ten puchar i przez 90 minut, może z małymi momentami, szczególnie gdzieś tam w końcówce, gdzieś ta koncentracja uciekła, ale to czasami jest po prostu naturalne. Dominowaliśmy od pierwszej minuty do końca. Graliśmy bardzo dobrze, bardzo widowiskowo, bardzo skutecznie. Myślę, tak jak powiedziałem na wstępie, że nie postawiliśmy złudzeń, kto jest lepszym zespołem i kto jest najlepszą drużyną na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli chodzi o Puchar Polski. Zmiana petarda. Petarda, no dużo strat, ale na pewno bramka, która cieszy gdzieś tam z dedykacją specjalną. No właśnie, specjalna z przekazem. Z przekazem, gdzieś tam powiększa się rodzinka, także cieszy ta bramka na koniec sezonu, bo czekałem na nią bardzo długo i cieszę się, że właśnie w takim meczu gdzieś udało się ją zdobyć. Tak, bardzo dobrym meczu w waszym wykonaniu. No, zdecydowanie, pierwsza połowa przesądziła o losach tego meczu, bo dominowaliśmy przez cały mecz, utrzymywaliśmy się długo przy piłce i to był na pewno klucz do zwycięstwa w tym meczu. Wakacje Dawida Ogrodzkiego? Na razie jeszcze trochę pracy. Ale później, gdzieś pod koniec czerwca, na pewno odpoczniemy. No to jeśli chodzi o Puchar Polski, na koniec zapytam o preferencje kapitana w kontekście losowania już na szczeblu ogólnokrajowym. No ja bym w kolejnym ludzie chciał Legię wyeliminować, nie? Pewnie jak spadać to z najwyższego konia, myślę, że to byłoby mega, mega przeżycie dla klubu, tym bardziej, że przechodzimy 25-lecie, więc jakby przyjechała tutaj firma ekstraklasowa, to byłoby mega, mega wydarzenie dla klubu, a jeżeli już, tak jak redaktor zapytał, to myślę, że ktoś z pierwszej trójki typu Lech, Legia, Piast. Czyli plany na 2 maja 2020 mamy skonkretyzowane. Tak, życzenia są, zobaczę, co tych planów wyjdzie.